Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w grze Loretta. Witam was ślicznie, z tej strony oczywiście Shiro. Wasz Shiro, który ostatnimi czasy dosyć nowe gry rozpoczyna. Ale to w sumie dobrze, Moi drodzy, ja Lorettę chciałem już zagrać dawno, bo to gra jest dosyć... Znaczy może nie stara, no bo ona jest z 2023 roku. No ale już roczek, ponad roczek ma. I Loretta gdzieś mi tam siedziała oczywiście w głowie. Ale. Zawsze miałem opory, jeżeli chodzi o język angielski. Wiecie, no jakoś tak nie lubiłem takiego tłumaczenia na żywo. Naprawdę miałem wielkie problemy z tłumaczeniem na żywo. Ale po wielu tutaj seriach już na takiego żywca w sumie stwierdziłem, kurczę, co ma być to będzie. Zobaczymy. Może nie będzie to źle. Zresztą Fire and Hunger ograliśmy. Wiele innych gier po angielsku również ogrywamy, więc myślę, że i Lorettę również sobie ogramy. Kochani, czym jest Loretta? Loretta jest grą w sumie przygodową? Tak, jest grą przygodową. Jest utrzymaną w klimatach, przepraszam, takiego trailera psychologicznego. Inspirowana na pewno powieścią 1922 autora Stephena Kinga. Ewentualnie dziełami Alfreda Hitchcocka. Bo to jest ogólnie widać, że taki pseudo film noir z lat 40, nie? No i ogólnie jest to opowieść o Loretcie, która... to jest Lora, nie Loretta, Lora. Postanowiła zabić swojego męża, by zdobyć odszkodowanie i rozpocząć życie od nowa. Spoiler, być może, aczkolwiek już myślę, że w pierwszych minutach ogarniemy co, jak i dlaczego. Dobra, kochani, żeby tego tak sobie nie rozciągać, to oczywiście sobie rozpoczniemy nową grę. I myślę, że czas, aby rozpocząć tą naszą przygodę. Okej. Bardzo niewielki odsetek osób może doświadczyć napadów padaczkowych pod wpływem określonych wzorów światła lub latarki. Ekspozycja na określone wzory lub tło na ekranie komputera podczas grania w gry wideo może wywoływać napad padaczkowy u tych osób. Pewne warunki mogą wywoływać wcześniej niewykryte objawy padaczkowe nawet u osób, u których w przeszłości nie występowały napady padaczkowe lub epilepsja. Jeśli podczas grania w grę wideo lub komputerową wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drganie oczu lub mięśni, utrata świadomości, dezorientacja, mimowolne ruchy lub drgawki, należy natychmiast przerwać grę i skonsultować się z lekarzem przed jej wznowieniem. I tutaj dla was również, moi drodzy, taki disclaimer, jeżeli coś takiego się dzieje, wyłączcie film. Wyłączcie, bo różnie to bywa. Nie wiem, czy w tej grze będą takie światła, czy nie, ale lepiej się zabezpieczyć. No właśnie. I mamy tutaj taki styl noir mode, czyli taki, wiecie, czarno-biały, no taka klasyka lat 40, ewentualnie po prostu color mode. I color mode jest rekomendowany dla osób, które grają w tą grę pierwszy raz. Noir mode jest raczej dla osób, które już kiedykolwiek tutaj coś grały i mają jakieś doświadczenie w tym wszystkim, bo ogólnie wszystkie te zagadki będą delikatnie trudniejsze. Tryb możemy w razie czego zmienić w każdej chwili. Wydarzenia w grze rozgrywają się w Stanach Zjednoczonych w 1947 roku. Aby odzwierciedlić realia tamtych czasów, Loretta zawiera tematy, które niektórzy mogą uznać za obraźliwe. Postacie ze względu na swój charakter, wiek i status społeczny używają słów, zwrotów i wulgaryzmów, które są charakterystyczne dla tamtych czasów i nie odpowiadają współczesnym podstawom. Wszystkie wydarzenia i postacie przedstawione w grze są całkowicie fikcyjne. Wielkie podobieństwa do rzeczywistych wydarzeń lub osób żywych lub martwych są czysto przypadkowe. Zastanów się dobrze przed rozpoczęciem gry i graj odpowiedzialnie. Myślę, że szeptał mu rzeczy o sobie, których nie znał. Rzeczy, o których nie miał pojęcia, dopóki nie poradził się tej wielkiej samotności, a szept okazał się nieodparcie fascynujący. Jądro ciemności, moi drodzy. Lektura. Lektura z języka polskiego.
Loretta. Nazywam się Loretta Lou Harris. Przyjaciele nazywają mnie Lora. Mam 38 lat. Urodziłam się w małym miasteczku na południu i prawdopodobnie nawet nigdy nie słyszeliście o tej mieścinie. W momencie, kiedy skończyłam 16 lat, uciekłam na wschodnie wybrzeże. Jestem bezrobotnym ornitologiem i dosyć średnią gospodynią domową. Kilka miesięcy temu mój mąż i ja przenieśliśmy się na farmę, którą dostał od swoich rodziców. Życie tutaj nie jest do końca takie proste, ale jakoś sobie radzimy. Do czasu, kiedy 2 tygodnie temu, kiedy Walter wstał i po prostu rozpłynął się w powietrzu. Pani Harris? Jestem Frank Chambers. Szukam pani męża. Czy jesteś z policji? Rozmawiałem już z... W tej chwili tak naprawdę rozmawiałem już z szeryfem. I nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie, proszę pani. Prowadzę prywatne śledztwo. Jest kilku ludzi z Nowego Jorku. Ważnych ludzi. Którzy naprawdę chcieliby zamienić słowo z panem Harrisem. No... Widzę, że delikatnie się czcionka coś tu rozwarstwiła. Ciekawe. W takim razie niech ustawił się w kolejce. A co to za ważni ludzie? Nie załapałam twojego nazwiska. Dobra, kim są ci ważni ludzie? Ludzie, którym pan Harris nadal musi zapłacić. Nie masz przeciwko, jeśli wejdę? Wycierasz szyję chusteczką. Masz naprawdę... bardzo miły dom, proszę pani. Nie kłopocz się. Ja też nie mogę znieść tego miejsca. Czy to jest dom pana Harrisa? Jego rodziców. Nie jesteś stąd, prawda? Ani z Nowego Jorku. Oj, nie wystawiaj na próbę mojej gościnności. Przepraszam, nie chciałem o pani obrazić. Płacą mi za zadawanie pytań, wiesz. Ale moją jedyną troską jest pan Harris. Przede wszystkim muszę wiedzieć, czy żyje. Albo nie. Właśnie, i mamy teraz możliwość poruszania się naszą Laurą. Lorettą, że tak powiem. Lou. I mamy również różne tutaj rzeczy, które możemy sobie sprawdzać. Jest to kapelusz Waltera. Kupił go, kiedy był w Nowym Jorku. To coś działa mi na nerwy. Czasem mam wrażenie, że słyszę, jak tyka nawet w sypialni. Autocard. Walter i ja nad oceanem. 8 lat temu. Jakieś wspomnienie chyba. Ach, cholerne zakurzone drogi. Dobra, mamy siekierę. Proszę pani. Jak długo pana Harrisa już nie było? 2 tygodnie? Kto cię zatrudnił? Chcesz coś do picia? Może zapytajmy się, kto go zatrudnił. Dlaczego nie zaczniesz od powiedzenia mi? Kto cię zatrudnił? Oczywiście. Pracuję dla firmy o nazwie Wallace and Partners.
Reprezentuje interesy pana Wallsa. Oto moja wizytówka. Dobra. Business card. Frank Chambers. Prywatny detektyw. Twój mąż. Wisi panu Wallsowi. Pokaźną sumę pieniędzy, proszę pani. Czy pan Harry wspomniał pani coś na ten temat? Uważam, że twoje usługi kosztują dużo więcej. Haha, nie biorę aż tak dużo. Naprawdę, fiu. Krople potu spadają z twarzy Chambersa i... przepraszam. Krople potu spadają z twarzy Chambersa na jego pomiętą koszulę. Napijesz się czegoś? Kuchnia znajduje się na końcu korytarza. Rozumiem, że musimy mu dać coś piciu, piciu. Ale to jest jeszcze chyba jakiś obraz, czy nie? Nie. Nie możemy nic z nim zrobić, niestety. Nie odbierzesz? Odbiorę. Moose Head. Straciłam rachubę, ile razy pytałam Waltera, żeby wyrzucić to paskudztwo. Dobra. Poun. Halo? Halo? Czy mogę rozmawiać z panem Harrisem? Proszę? To dzwoni. Więc nie może teraz odebrać telefonu w tej chwili. Rozłączyła się. Znaczy, no, rozłączyła się. Dobra, kto dzwoni? Mogę się zapytać, kto dzwoni? Z tej strony Patrick Fitzgerald. Z wydawnictwa Atlantic Press. Czy byłabyś uprzejma dać pana Harrisa do telefonu? Jest to niezwykle pilne. Pan Harris nie jest w tej chwili dostępny. Nie ma go tutaj. No dobrze, a o której godzinie wróci? Proszę pani. To jest bardzo ważne na temat jego książki. Wciąż czekamy, aż wyśle drugą połowę. Kontrakty już czekają, ale... Proszę pani, czy mogłaby pani przejść... Rozłączyli się. Co się czasem dzieje? Okej. Okay. Czyli tak, nasz mąż jest powieściopisarzem, z tego co widzę. Obawiam się, że lemoniada to wszystko, co mogę zaoferować. Wystarczy mi woda, proszę pani. Jestem trochę zgrzany przez tą całą długą jazdę. Oho, stickle, sierp. Proszę mi powiedzieć, proszę pani. Twój mąż. Czy kiedy to się stało, zostawił jakąś notatkę? A może jakiś list? Nie, nie zostawił. Przynajmniej nic nie znalazłam, jeśli to zrobił. Ani ludzie szeryfa nie znaleźli. Trucizna. Jest tu naprawdę przyjemny zapach migdałów. Od trucizny. Radio. Oby tylko nie było praw autorskich. Przepraszam. Dobra, nie gniewam się. Kwietniowy katalog mebli. Ma wszystko, czego może potrzebować nuklearna rodzina, bo to wiecie, lata 47, czyli... Muszę się poprawić, po zakończeniu II wojny światowej. Czyli no, tutaj były pierwsze testy broni atomowej na Japonii. A. Więc taki, wiecie, taka anegdotka. Jak wygląda sprawa z powieścią? Czy pan Harris ją skończył? Czy pana Wallsa też to interesuje? Nie, proszę pani. To po prostu ciekawość. Szkoda, że prawdziwa praca detektywa
W ogóle nie przypomina tego, o czym pisze pani mąż. No wiesz, w jego takich twardych kryminałach. Takie są prawa gatunku, panie Chambers. To jest książka naszego... Nie, czekajcie, to był katalog mebli, przepraszam. Szukałem. Szklanki. Co jeszcze mam tutaj? Kalendarz. Kolejny miesiąc minął. Mamy dalej nic? Dalej nic. Łopata nie. Powinnam przynieść Chambersowi trochę wody. To za chwilę. Za chwilę patrzę, czy tu jeszcze nic nie ma, ale chyba już nie. Dobra, szklanki. O, ta wilgotność mnie dobija. Wydziera twarzą, czy chusteczkę twarzą chusteczką, tak. Nie sądzę, żeby było tak gorąco od wiosny 39. Skąd pochodzi ta muzyka? Z pól. Farmerze. Walter gnębuje ziemię. Zgaduję, że muzyka pomaga im zabić czas. Jego oczy zatrzymują się na biodrach Lory. Udaje, że tego nie zauważa. A ty, cwaniaczku. Niezły wstyd. Dla tak wspaniałej damy jak ty. Usnąć w takim miejscu. Proszę, tu twoja woda. O, jesteś zbyt miła. Dziękuję. Osusza usta rękawem. Ile ziemi pani tu ma? O, około 60 akrów. Gwiżdżę. Oj, nie ekscytuj się zbytnio. Dawno temu był, czy ogólnie to było obciążone hipoteką. Mogę rzucić okiem na podwórko? No, jak sobie chcesz. Co to? To tylko rury. Pieprzone rury, o tak. Zainstalowano kilka instalacji hydraulicznych. I wiesz co? Czekajcie, to było... And what do you know? No i co wiesz? Przepraszam. Muszę zejść do piwnicy. Potrzebujesz pomocy? Nie musisz się kłopotać. Poza tym, chciałeś się rozejrzeć. Czyż nie? Właśnie. Rozumiem, że coś w tej piwnicy tutaj jest. Coś w tej piwnicy tutaj jest. Jest tutaj mokro i ciemno w piwnicy. Zbyt mokro i zbyt ciemno. Pachnie jak pleśń. Po prostu jak oddech Chambersa aktualnie. Mogę dosyć mocno znaleźć te wodne rury. W sensie mogę, wiecie, tak na twardo znaleźć. Tak. Przepraszam, nie zdążyłem przetłumaczyć tego. Ale wydobywa się z nich dziwny, brzęczący dźwięk. Przyjrzyj się bliżej albo odejdź. Przyjrzyj się bliżej. Wygląda na to, że coś utknęło w jednej z nich. Ciężko powiedzieć, co dokładnie. Spróbuj to wyciągnąć, wróć do Chambersa. Spróbuj to wyciągnąć. Wyciągam rękę. I dotykam czegoś mokrego i buchatego. Łapię to i ciągnę. Martwy szczur. Mogło być gorzej.
Dźwięk się zatrzymał. Na razie. Aha. Właśnie, tylko skąd ten martwy szczur, nie? A, wygląda jak... Wygląda na to, że Chambers wyszedł na podwórze. No właśnie, tylko co teraz? Mamy tą truciznę, tylko ja nie wiem, czy mam tego Chambersa zabić? Czy nie? Dobra, wyjdźmy. Zobaczmy. A, możemy tu przejść, okej. Okay. Jest łopata. Proszę mi powiedzieć, pani Harris. Jak myślisz, gdzie może być twój mąż? Masz jakieś pomysły? Nie wiem. Może wrócił do Nowego Jorku. Jest w studni. Kurde, korci. Ale mam tu na czerwono to napisane, więc raczej to zakończy to wszystko. Może wrócił do Nowego Jorku. Może wrócił do Nowego Jorku. Ma tam siostrę. Jak było jej na imię? Cynthia. Nie, już ją spotkałem. Więc może go minąłeś. Kiedy byłeś w drodze tutaj. Walter może być już w połowie drogi do Nowego Jorku. Z pewnością jest to możliwe. A więc, proszę pani, dziękuję za twój czas. Przykro mi, że musiałeś przyjechać tu na darmo. Ale naprawdę nie sądzę, żebym mogła pomóc. No, w porządku. To jest to, za co mi płacą. Dzięki jeszcze raz za wodę. Chociaż jest jedna rzecz, której naprawdę nie mogę zrozumieć, pani Harris. Jeżeli Walter rzeczywiście uciekł, więc dlaczego on... Ten zło... Stuck in a hellhole with nothing. But someone fucking quit. 2 weeks ago. I killed my husband. Wow. Wow, wow, wow. Patrzcie, jaki świetny sprite. Jakie SFX-y, ciekawe. Moi drodzy, na pewno to, co tam nie zdążyłem przetłumaczyć, bo wiecie, no ja potrzebuję troszeczkę pomyśleć nad tekstem, niestety. Nie jest tak, że ja to wszystko tak z głowy walę. Oczywiście macie to przetłumaczone w napisach, więc jeżeli ominęliście to, włączcie napisy, zacznijcie sobie tam, nie wiem, 20 sekund wcześniej i na pewno sobie ogarnijcie, co tam było napisane. Dobra, a my kliknijmy tutaj. No świetnie to jest, kurde. Ziu, ziu, ziu. Jakieś fragmenty ustawiamy. Ustawiam, że to jest kruk. No i miałem rację. I pyk. Myślę, że może ustawimy sami sobie to jakoś, ale nie. Leżę, nie próbując szukać wymówek. Ale myślę... powinnam opowiedzieć moją historię od początku. Ale nie oczekuję przebaczenia od panów z ławy przysięgłych. Wiem, że to teraz niemożliwe. Ale chcę dać szansę każdemu, kto to przeczyta. By być może mnie zrozumieć. Widzisz, mój związek z Walterem zaczął się rozpadać na długo przed dniem jego śmierci. Na długo zanim przeprowadziliśmy się na tę cholerną farmę. Nawet mi się to na początku podobało. Tradycja tętniącego życiem miasta. Dla pokornego, dla skromnego, na wsi.
Oczywiście myślenie życzeniowe to wszystko. Kobiety nie mają dużego wyboru na tym świecie. Wystarczająco dużo złych obrotów, zakrętów w życiu. I zanim się zorientujesz, jesteś klasy niższej. I w końcu zaczęłam widzieć, że wszystkie moje kręty też były złe. Wybory. Okej, możemy się ruszać. Więc widzę, że nie tylko zabiliśmy naszego męża, ale również detektywa. Stara studnia. Nie wiem dlaczego, ale przyprawia mnie to dreszcze. Nigdy jej nie użyłam. Pewnie tylko do jednego. Chyba, że to jest jeszcze czas przed. Chyba, że to jest czas przed. W ogóle mamy pod tabem... Pod tabem mamy... Mamy inventory. Spinacz. Jest w nim metalowe uzbrojenie w środku. Jest zardzewiałe. Okej, ale tu już też nie możemy przejść. A, tutaj jest przejście, okej. Kapuję. Tu się myszka zmienia. Kolejny zepsuty, skrzypiący stopień. Gwoździe wystają. Czekając na odpowiedni moment. Żeby wbić się na samym końcu w moją nogę. Prosiłam, żeby Walter to naprawił. Nie zrobił niczego dobrego. Walter nie był złą osobą. Nawet prawie, że nie pił. No, a nawet jeżeli już wypił, to nigdy nie był agresywny. We wszystkich naszych latach razem uderzył mnie tylko jedyny raz. No to pewnie się nie był zły. I czuł się paskudnie po tym wszystkim. Ciągle to wszystko o nim. Zaczęło tak naprawdę mnie irytować. I myślę, że to uczucie było odwzajemnione. Ta irytacja przerodziła się w palącą nienawiść. To stało się tylko silniejsze. To się tylko wzmocniło, kiedy się tu przeprowadziliśmy. Jego chrapanie było jak jeżdżenie gwoździem po tablicy. Pluł wszędzie, jakby był cholernym wielbłądem. I jedzenie cały czas utykało mu w zębach. Ale co naprawdę zapadło mi w pamięć. Zawsze śmierdział cebulą. Cały cholerny czas. To był ten obrzydliwy, oleisty zapach. Który wchłonął... Który wszystkie meble wchłonęły. Ale chcesz wiedzieć, co było najbardziej dziwnego? Nigdy nie używałem cebuli w mojej kuchni. Tak? Co ty tu, ptaszku, robisz? Przestrasz albo zignoruj. Zignorujmy. Nic nam nie robi. Naczynia. Pozmywaj naczynia albo zostaw je. Pozmywajmy. W tym domu nigdy nie zabraknie nam brudnych naczyń. Ouch! Przecięła mój palec. Radio? Przerwamy tę transmisję, aby przekazać aktualne informacje o pogodzie. Wyśledzono cyklon kategorii drugiej, zbliżający się od południa.
Meteorolodzy ostrzegają, że w nadchodzących dniach należy spodziewać się silnego wiatru i opadów. Dobra, idziemy. Ej. W piwnicy nie ma niczego, czego bym teraz potrzebowała. Ja chciałem iść tu. Walt i ja poznaliśmy się pod koniec 1929 roku. Był trochę starszy ode mnie. Oczywiście był bardzo przystojny. Pracował jako korespondent prasowy. Ale nie potrafiłam podać nazwy. Nie potrafiłem podać nazwy, jaka była to gazeta. Pewnie teraz i tak postanowili to opublikować. Moja mama zmarła w 1930 roku. Walter i ja pobraliśmy się w 1931. Zaszłam w ciążę w 1933. Nazwali to ciążą pozamaciczną. A potem nastąpiło poronienie. Straciłam dziecko, zanim jeszcze zostałam matką. Halo? Kto dzwoni? Będziesz mówił, czy nie? Myślisz, że to zabawne? Si. O! Jest miotła. Zamieć kuchenną podłogę albo zignoruj. Na razie zignoruj. Okna. Na tych oknach przez wiele lat zbierał się brud. Na początku próbowałem je wyczyścić. Ale w końcu się poddałam. Gramofon. Walter przyniósł swoje płyty Ala Johnsona i Mario Lanza. Wolę muzykę klasyczną. Nie mam teraz nastroju, żeby tego słuchać. Okej. To jest przejście? Jest. Wow, tu jest dosyć sporo miejsca. Książki. Franz Kafka. Trial. Czyli trial to jest ten. To, co ona niedługo będzie miała. Rozprawa. Czujesz? Czujesz to, czujesz. Stary kominek. Stary kominek nadaje ton całemu pomieszczeniu. Nie lubię tego pokoju. Przyprawia mnie o ból głowy. Ja uwielbiam kominki, Boże. A sam sobie zrobiłem kominek w tym swoim pierdolniku, ale uwielbiam kominki. Pęknięcie. Ten dom się rozpada. Kawałek sufitu pewnego dnia spadnie. I zabije mnie we śnie. To jest na pewno przed zabójstwem. Nigdy nie będę lubiła wychodzić na zewnątrz i korzystać z komody? What? Och, tęsknię za moim starym mieszkaniem. Co tu jest? Mamy tu? Nie. Nie mamy tego. Nie wiem, co to było. Ale coś było. Hygiene powder? Proszek do zębów, pędzel do golenia, mały grzebień do wąsów. Walter z pewnością uwielbia dbać o swoje głupie wąsy. Czyli Walter ma wąsy. Dzisiaj jest dobry dzień. Nic nie mówi, że dzisiaj powinno padać. Okej. Pudełko na biżuterię. Uj, tu możemy wprowadzić kod. 9. U, nie ma. Do 6. 666, czyżby? Nie. Niestety nie. Obraz. Kobieta na polu pszenicy. Pszenica, pszenica, pszenica. Jedyne co mamy to cholerna pszenica. Czyli tak, myślę, że do Jewelry Boxa musimy znaleźć kod. Sypialnia gościnna. O ile rozumiem, rodzice Waltera spali w oddzielnych sypialniach. Jedna z nich to surowa tradycja z 1910 roku.
Walter i ja wywróciliśmy to miejsce do góry nogami w poszukiwaniu klucza, ale bez powodzenia. Pewnie czuję się dziwnie, wiedząc, że nie mam dostępu do niektórych części domu. Nie tak, że dom nie jest wystarczająco duży. Dobra. Walter zawsze zamyka drzwi do sypialni. I głupi nawyk. Ja rozumiem, że nie wyjdziemy. To jest zejście. No dobra. Wejdź do pokoju Waltera. Na razie nie. Na razie jeszcze nie. Biegać nie możemy niestety. Szkoda. Ale może byśmy tak pozamiatali? Bądźmy dobrą gospodynią. Przyjmy kuchenną podłogę. O! Kochanie, idę do miasta. Ale niedługo wrócę. Muszę wpaść na pocztę. Coś się stało? No co ci to wygląda? Rozwaliłem talerz. Po pierwsze, jakiś paskudny ptak wleciał do domu. Dobra, zbiłem talerz. Cóż, w porządku. Kupimy nowy. Nie mamy na to pieniędzy. Mamy dość na talerz, wierz mi. W każdym razie, czy mogłabyś wyprasować mi garnitur? Myślę, że jest w sypialni. Weź klucz. Czy nie możesz zrobić tego samemu? Okej, kup trochę mleka, jak będziesz wracał. Dobra, kup trochę mleka. Nie ma problemu. W porządku, kochanie. Idę. Dobra, poszedł se. Pizdu. Pizdu, gwizdu. Rozumiem, że do piwnicy nie wejdziemy. Nadal nie wejdziemy. Tu jest wejście inne. Tu jest pomieszczenie tutaj główne. Tutaj również wejścia chyba nie mamy, tak? Mailbox. Do pana Waltera Harrisa. Otwórz list, zostaw. Otwórz list. Ej, tatusiu. Co porabiasz? Jak z Lorą? Myślę, że wszystko z nim w porządku. Wychodzi tak z pozornie z ekranu. Dobra, to będziesz mieć przetłumaczone. Chyba, że nam zostawią to. No, zostawią. Wybacz, że zajmuje mi tak długo, żeby ci odpisać. Rzeczy zrobiły się ostatnio dosyć szalone. Wiesz, jak to jest. Czy skończyłeś swoją nowelę? Myślę, że tak. Pracujesz tam już tak długo. Tatusiu, mam dla ciebie spore newsy, jeżeli chcesz o tym porozmawiać. Nie mam pojęcia, kiedy dostaniesz ten list. Tak czy inaczej, Miki i ja zamierzamy odwiedzić cię, żeby pogadać z tobą osobiście. S-E-W-A-K, nie wiem co znaczy. Kocham cię, Kelly. Czyli on ma córkę albo syna, ale raczej córkę. Samochód. Nasz samochód. Walter nazywa go Melmofem. To znaczy Melmof. Nie wiem czemu. Nazywam to Ćmą. A Melmof to jest taka ćmożerca. Według mnie bardziej odpowiada nazwa dla takiego Jalop. Zaczekaj. Jeśli Walter udał się na pocztę, dlaczego nie wziął samochodu? No właśnie. Czemu Walter nie wziął samochodu? To jest dobre pytanie. Dobra, idziemy na górę. Wyprasujmy mu ten garnitur. I tu jest jakieś pomieszczenie jeszcze, nie wiem czy widzicie, ale nie da się do niego dostać w ogóle. Nie da się do niego dostać w ogóle. Idziemy. Chcę zobaczyć też tutaj ten... To zejście, o tu. Aha, to jest to zejście na dół, okej. Wejdźmy jeszcze tutaj. Walterowi się to nie podoba. Kiedy wchodzę do jego gabinetu, kiedy nie ma go w pobliżu. A, wejść tak czy inaczej.
Tłuknięto papierosami. Półka. Zakurzone półki na książki. Kiedy się tu przeprowadziliśmy, Walter przywiózł połowę swojej biblioteki. Nie wzięłam nawet zimowego płaszcza. Powinnam zostawić list na stole. Zostawiliśmy ten list? Bedroom's key. Śmierdzi jak cebula również. Nie. Nie odchodź. Safe. Stary safe. Walter trzyma tam rękopis swojej powieści. Lepiej tego nie dotykać. W każdym razie nie chcę, żeby Walter zaczął gadać. Okay. Nie ma tu już wejścia. Znaczy nie ma tu już nic, czego byśmy nie sprawdzili. Dobra, no to wchodzimy do sypialni. Coś poszło nie tak w Nowym Jorku. Nigdy nie dowiedziałem się, co dokładnie. Walter wpadł w pułapkę długów i pociągnął mnie tam ze sobą. Zostawił nieprzyzwoicie wysoką kaucję, którą zapłaciliśmy za nasze mieszkanie. Spakowaliśmy nasze torby i wynajęliśmy najtańsze wiaderko. Co? Rust bucket? Wiadro? Jakie mogliśmy znaleźć? Wiosną 47 przenieśliśmy się do gospodarstwa. Starego domu rodziców Waltera. Edna i Douglas Harris zmarli na tyfus w 27. I tak zeskoczyliśmy z wyboistej tratwy ratunkowej, która była naszym dawnym życiem. I rzuciliśmy się w nieznane. Walizka. Nasze rzeczy są w tych walizkach. Całe ludzkie życie zamknięte w kilku torebkach. Nadal nie rozpakowaliśmy większości. Open it, leave it, open it. Co? Świadectwo urodzenia Johna Edwarda Harrisa. Data urodzenia. 6 lipca 46. Gender male. Matka Loretta Lou Harris. Ojciec Walter Phillips Harris. No może być. Ale też nie. Myślałem 076. Nie no, raczej nie. Tam nie było siódemki, była szóstka max. No to nie wiem. O! To był... To był październik 45, kiedy zaszłam w ciążę ponownie. Doktor powiedział, że byłam zbyt stara. Użył nawet dziwnej frazy jak elderly prepubescent? A starszy poród, czy coś takiego. Najwyraźniej z moją opieką medyczną ja i moje dziecko nie mieliśmy szans. Mogliśmy po prostu liczyć na cud. 9 miesięcy później urodziłam chłopca, Johnego Harrisa. Ale kiedy znowu o tym myślę, albo kiedy po prostu wracam do tego z powrotem, tak pokrótce straciłam Johnego również. Czyli dwójkę dzieci stracili. Niedobrze. Niedobrze. Radio. 1946. Już nie da się kliknąć. Fuck. Walter Suit. Co to? Już wiadomo, gdzie Walter poszedł. Ze wszystkich grzechów Waltera. Jego cudzołóstwo najmniej mnie martwiło. Powiedzmy, że jego hazard wpłynął na moje życie.
w dużo poważniejszy sposób. Jego cudzołóstwo było dość oczywiste. Walter nie dotknął mnie od miesięcy. Jednak nie mogę powiedzieć, że byłam tym zbytnio zmartwiona. A niemniej jednak. Jedno wiedziałam na pewno. Ruda suka Margaret z pewnością uwielbiała cebulę. Wow, kolejna mapa. Tym razem stacja paliw. Bourbon, whisky, szkocka. A, muszę to odwalać. Okej. To akurat umiem dobrze. O nie, źle mi idzie. Niedobrze mi idzie. Muszę... O, fuck! Jeszcze raz. Ja nie wiedziałem, że to mam, wiecie, ratować. Jezu, jak jest małe. Wiecie, dokładnie też nie wiem, co ja mam tutaj zrobić z tym, ale... Ej, no to się spawnuje tak blisko. No, gdzie? Nie widzę tego. Bourbon, szkocka, whisky. Szkocka, whisky, bourbon. Bourbon. Jeszcze gram na nie swojej myszce, tylko na takiej delikatnej. Dobra, moi drodzy, zakończmy to dzisiaj tutaj, bo myślę, że dalej będziemy mieć ciekawszą sytuację na tej stacji paliw. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sam filmu grał do Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Loretty. Trzymajcie się. Hej, hej.